zbliżać Polskę do socjalizmu. To święty obowiązek każdego członka partii. No więc tak wygląda Fête Humanité. Są tutaj stoiska regionalne różnych właśnie organizacji PCF-u. Widać co chwilę jakiś PCF, coś tam. Są tutaj plakaty, jest tam uwolnić Abdallaha. Jest czosnek. Jest tutaj postępowe miejsce, jest flaga NRD, flaga Kurdów, PKK. Tam jest hasło ani wojny, ani NATO. Dla pokoju, dla sprawiedliwości, dla demokracji, szacunku, prawa i ludu. Tam jest Mandela. Tuluza. Stolica emigracji hiszpańskiej. W razie towarzysze, to co tutaj warto podkreślić, to jest to, że wszystkie te stoiska należą do jednej partii komunistycznej Francji i są to po prostu różne tutaj właśnie departamenty. Tutaj PCF 12, czyli Departament 12. Tutaj proletariusze i wyzyskiwanie wszystkich krajów, łączcie się. Jest to Stowarzyszenie Turków. Są to towarzysze właśnie maoiści, komuniści. Tam jakiś sklepik z ciuchami, właśnie lewicowe ciuszki. To jest stoisko Secours Populaire Français. To kiedyś to była organizacja charytatywna związana z PCF-em. Nazywała się jakoś Czerwona Pomoc, czy jakoś tak. To trochę przypomina Polską Orkiestrę Owsiaka. Można tutaj kupić napój energetyczny czy Rebel Spirit. Więc tak właśnie wygląda okładka tego pisma L'Humanité. Tutaj kolejne stanowiska PCF-u. Bądźcie realistami, żądajcie niemożliwego. A tutaj optymistyczne hasło, złe dni wkrótce się skończą. Więc tutaj można kupić flagi, wystawili cztery najlepiej sprzedające się, czyli Che Guevara, Związek Radziecki, Palestyna i Kuba. No a tutaj zaraz właśnie jakaś propaganda marihuanizmu. Więc mam nadzieję, że w Polsce będą kiedyś takie stoiska, gdzie będzie można właśnie kupować lewicowe ciuchy. A, tutaj są kible. Widać po liczbie kibli, jak duża jest ta impreza. Więc jutro odbędzie się tutaj demonstracja o godzinie 15 w sprawie Georgesa Ibrahima Abdallaha, czyli to jest taki właśnie przebywający we francuskim więzieniu libański komunista, no ale taki odpowiednik naszego piskorskiego. Więc tutaj jakieś partie orientalne, tam Maroko, tutaj nawet nie wiem co. Tutaj można kupić oryginalnego kebaba u tureckich komunistów. A tam tańce kurdyjskie. Kurdowie, którzy walczą w Rożawie. Więc Kurdowie w Rożawie walczą, a tutaj tańczą. Więc opuszczam tutaj te klimaty afrykańsko-azjatyckie. No i tam jest wielkie stanowisko poświęcone Kubie. Dla tych, co nie wiedzą, Granma to był nazwa statku, którym przypłynął Fidel Castro i tak się rozpoczęła się rewolucja kubańska. A dzisiaj jest to gazeta, którą wydaje Komunistyczna Partia Kuby. A tutaj...
tutaj stanowisko komunistów kolumbijskich. Nie wiem, czy coś widać, ale jest napisane stop morderstwom politycznym w Kolumbii. No i chodzi tutaj o morderstwa różnych działaczy w parku. Towarzysze, pozdrawiam Spet Humanité na tle flagi w parku. A tutaj Nowa Kaledonia. Uwolnić mumię Abu Dżamala, uwolnić Abdullaha Ocalana, uwolnić Mateusza Piskorskiego. A tutaj stanowisko Komunistycznej Partii Portugalii. Proletarios de todos os países unis vos. No w każdym razie te stoiska się nie kończą. Co chwila tylko nowe stoisko z partiami komunistycznymi. No chyba wszystkie kraje świata. To jest partia komunistyczna hiszpańska, tam jest Iran, a tam wysoko powiewa balon Lituvrier nawet. Tutaj PTB, czyli Partia Pracowników Belgii. Kiedyś byli to belgijscy maoiści, teraz jest to jedna z większych partii lewicowych w Belgii. Mają nawet swoich posłów. Towarzysze, jest nawet Lituvrier. Więc kiedyś Lituvrier była skupiona głównie na walce z PCF-em jako trockiści ze stalinowcami. Dzisiaj ani no, jedni odchodzą od trockizmu, inni odchodzą od stalinizmu. No i mogą się razem spotkać na takim festynie. Więc na pewno nie uda mi się dzisiaj ze wszystkimi porozmawiać. Normalnym patronem tej imprezy jest Che Guevara. Che Guevara jest wszędzie. No to już jest troszkę profanacja. Jest napisane Władimir Ilicz Lenin i jego słynne właśnie szuty za 1 euro. Czyli można za 1 euro jakąś tam wódkę wypić. Więc JC to jest Jeunesse Communiste i Jeunesse Communiste to jest młodzieżówka komunistyczna. Z Leninem to oni nie mają nic wspólnego. A tutaj jest stanowisko Scott Darmor. Jest to region mi bliski. Dla tych, co by chcieli kiedyś pisać biografię towarzysza Michała, to właśnie w Scott Darmor w Saint-Brieuc przez 6 miesięcy przyjechałem usuwać azbest. No a ci już tutaj to są towarzysze bardziej rewolucyjni. PCRF. Tutaj jest właśnie petycja w sprawie polskich komunistów. La pétition contre l'interdiction du Parti communiste de Pologne. Oui, faut l'interdire le Parti communiste de Pologne. Venez signer la pétition. Les procès ont commencé en janvier. Venez signer la pétition contre l'interdiction du Parti communiste de Pologne. Tutaj towarzysze jest hasło, żeby uwolnić wszystkich natychmiast, bez żadnych warunków, wszystkich więźniów politycznych. Zakazać tortur i egzekucji. A to jest niemiecka partia Die Linke. Więc towarzysze, pierwszy dzień Fête Humanité dobiegł końca, byliśmy tam tylko 2 godziny. Tak wygląda opaska jako dowód obecności. Więc najpierw przetestujemy tutaj otwieracz do piwa z kapitałem. Nie wszyscy wiedzą, czy działa. Jak fed to fed. No a teraz skarby. Więc skarby te pewnie niedługo zobaczycie na filmikach. Więc koszulka z Marksem. Tutaj. Koszulka dla tych, co znają język rosyjski, to wiedzą z kim. Tutaj naszywka w ramach właśnie rabatu, więc mam nadzieję, że moja ukochana żona mi ją przyszyje na kurtce, żebyśmy mogli godnie chodzić po Polsce. No, wszystko to zakupiłem właśnie na stanowisku Parti Communiste Révolutionnaire de France.
No. Jutro długi dzień, gdzie spędzimy na Fête Humanité cały dzień. Pozdrowienia.